Pododziały baczność. Na prawo wpad. Druhu prezesie, melduję pododdziały gotowe do uroczystości na 12 zjazd gminny Ochotniczej Straży Pożarnej Zdrowie. Czołem druhowie! Czołem! Szanowni druhy i druhowie, pozwólcie, że dokonam rozpoczęcia otwarcia zjazdu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żalowie. Minutą ciszy uczcimy pamięć działaczy związku i członków OSP zmarłych w okresie od poprzedniego zjazdu. Czas mija szybko, mamy już kolejny zjazd naszego związku, czas na podsumowanie działalności władz, czas na wybór nowych władz, czas na przyjęcie uchwał programowych, na wymianę doświadczeń, no i nakreślenie kierunków na przyszłość. Ustępująca władza oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RPF w Drolowie, oceniając minioną kadencję, stwierdza, że zadania postawione w kadencji na lata 2016-2020 zostały w całości zrealizowane. A nawet z powodu wielu zmian w przepisach prawnych oraz innych dodatkowych obowiązków wynikających z wspierania władz rządowych w czasie pandemii COVID-19 były realizowane przez straże w stopniu wyróżniającym. Będziemy się starać wspierać wszystkie jednostki OSP oraz dążyć do rozwiązania borykających się problemów w racjonalny sposób oczywiście. Wspierać zarząd OSP do pozyskiwania nowych członków czynnych i wspierających. Motywować do tworzenia młodzieżowych drużyn pożarniczych. Utrzymywać współpracę z samorządem gminnym, PSP Międzyrzec, PSP Biała, wójtem gminy i radą gminy. Opracować plan zakupów inwestycyjnych dotyczących wymiany samochodów pożarniczych, zakupów sprzętu i wyposażenia dla jednostek. Będziemy popularyzować Dni Ochrony Przeciwpożarowej oraz Święto Patrona Strażaków, Świętego Floriana. Będziemy pomagać w organizowaniu jubileuszy strażackich. Podejmować kroki do polepszenia łączności radiowej i selektywnej. Dołożyć wszelkich starań na wyszkolenie jak najwięcej funkcyjnych strażaków przy współpracy z PSP, a także dążyć do organizowania kursów. W tych ostatnich 5 latach OSP podjęto duży wysiłek w zakresie zakupów specjalistycznego sprzętu, mundurowania oraz pozyskiwania wyposażenia do remis strażackich. Duży nacisk był także na szkolenia strażaków, przeprowadzenie badań dla szeregowców oraz kierowców wyjeżdżających do działań ratowniczych. Zadania te w znacznym stopniu udało się zrealizować dzięki dobrej współpracy z władzami gminy. Razem w tych 5 latach samorząd poniósł, przeznaczył 2 480 ponad tysięcy złotych na jednostki OSP. Jest to pokaźna kwota. No i serdecznie dziękujemy właśnie za to. Wymienione kwoty przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, właśnie tak jak remonty jeszcze w sprawie sprzętu pożarniczego, zakupu sprzętu i mundurowania pożarniczego, zakupy paliwa, zatrudnienie konserwatorów, szkolenia strażaków, udział w akcjach, ubezpieczenia i przeglądu samochodów pożarniczych, przyczep oraz wiele innych. Dzięki aktywnej działalności straży zakupiono ze środków zewnętrznych wiele sprzętu pożarniczego. Dzięki dofinansowaniu od MSWiA, PSP, Funduszu Składkowego KRUS w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz dotacją od Starosty Białostockiego Urzędu Pracy Nadleśnictwa Międzyrzec Podlaski i Banku Spółdzielczego Międzyrzec Podlaski. W wymienionych zakupach duży udział brali lokalni sponsorzy, to jest firmy i ci, którzy prowadzą własną działalność. Bez ich udziału nie dałoby się zorganizować żadnej większej imprezy strażackiej. Słowa to nie propaganda sukcesu, to rzeczywisty i wcale nie przesadzony opis waszej działalności. Jako prezes zarządu oddziału gminnego, który to wszystko koordynuje, a ma wielkie szczęście, że ma blisko siebie, czyli w urzędzie, nie tylko pracowników, którzy od pierwszego do pierwszego modlą się o to, żeby pobory wpłynęły na konto, ale też zapalonych druhów strażaków i potrafią oni pracę w urzędzie połączyć w sposób, jak widzicie, wyraźnie skuteczny z byciem strażakiem ochotnikiem, co ułatwia bardzo mocno funkcjonowanie zarządu
oddziału gminnego, wszystkich naszych jednostek. To sprawozdanie, ono obrazuje rzeczywistą pracę, zaangażowanie Was, druhowie, podkreśla wszystko, co udało Wam się osiągnąć, podkreśla współpracę z organami, jednostkami, również zewnętrznymi, sukcesy. Ja sobie nie wyobrażam, jako wójt gminy, jako prezes zarządu oddziału gminnego, funkcjonowania samorządu bez strażaków. Cieszę się bardzo, że to jest moja największa radość, myślę, że i Wasza również satysfakcja. Oprócz tych wszystkich opisanych tutaj sukcesów, niewątpliwie. Że czujecie, że ta gmina, te jednostki, to co robicie, to jest wasze. Że nie robicie tego dla splendoru, dla jakiejś chorej idei, tylko robicie to przede wszystkim dla jednostki. Bez was nie byłoby dobrze funkcjonujących stołów. Bez was nie byłoby ogarniętych domów ludowych, strażnic OSP, zabezpieczonych imprez masowych. Bez was byłoby byłby tylko wstyd i obciach. To jest moja wielka, wielka satysfakcja i osobiste zwycięstwo, że nie daliście się podporządkować ani partii politycznej, ani opcjom, które się zmieniają, ani rządom, tylko tkwicie w tym, co być powinno, przede wszystkim pomagając ludziom, będąc tam, gdzie być powinniście, będąc gospodarni, ogarnięci, zawsze gotowi do pomocy. Za to Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, druhowie, za te 5 lat dziękuję. Liczę, że ta współpraca będzie się równie dobrze układać w przyszłości. Ode mnie wielkie dla Was dzięki. Zależy nam na tym, żeby w kolejnych latach, czy w perspektywie kolejnych zjazdów strażaków roku w sposób szczególny albo osoby działające i szczególnie się wrażające zauważyć. Zawsze w każdym środowisku, również Waszym, znajdują się tacy inspiratorzy, osoby, za którymi, którzy nie pędzą przed sobą ludzi, za którymi podążają inni. Ich trud, ich zaangażowanie, które przekłada się w sposób bezpośredni na prosperitę jednostek, na funkcjonowanie całego naszego związku, naszej gminy, po prostu zwyczajnie trzeba zauważyć, nisko im się pokłonić i serdecznie im za to podziękować, więc bardzo popieram tutaj tą decyzję prezydium. Myślę, że to takie zacne i budujące, i mobilizujące wyróżnienia, o które jestem przekonany będziecie druhowie zabiegać. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Cieszę się bardzo z tak licznej obecności delegatów i z ich dzisiaj tutaj głosowań, ale przede wszystkim cieszę się z tego, że te 5 lat upłynęło, co było wielokrotnie podkreślane pod znakiem rzeczywiście bardzo aktywnej działalności jednostek OSP i jeszcze większego, nad czym mi osobiście bardzo mocno zależy, jakby scementowania jednostek OSP ze środowiskiem lokalnym. Oczywiście ktoś powie, przecież to są mieszkańcy danych miejscowości, więc to jest oczywiste, że te miejscowości jakby wspierają, ale to różnie bywało. Zdarzają się, choć bardzo rzadko, głosy, jakieś dezaprobaty w kierunku straży, ale są one, Bogu dziękować, coraz rzadsze. Strażacy wykonują nieocenioną pracę. I to dziś chciałem podkreślić i chciałem im za to bardzo gorąco podziękować. Nieocenioną pracę, która wcale nie wynika wprost z obowiązków statutowych im przypisanych. Jest tak coś na kształt domniemania kompetencji na rzecz straży. Więc wszystko, co nie jest przypisane żadnej instytucji publicznej, państwowej czy samorządowej bezpośrednio w działaniu, przejmują na siebie strażacy, wszelkiego rodzaju zagrożenia, jakiekolwiek inicjatywy, które trzeba wykonać społecznie, stają się jakby przypisane jednostką OSP. To nie wynika w żaden sposób z jakiegoś nakazu, który wydaje samorząd czy władze centralne, to wynika z jakby gotowości do niesienia pomocy. Adekwatnie do zaangażowania strażaków muszą być im przypisywane środki finansowe, w związku z tym każda akcja, która pomnaża majątek strażaków, każde wsparcie finansowe czy ze strony samorządu, czy rządowe, ostatnio się często też zdarzające, czy wsparcie sponsorów, to jest kropla do zapewnienia, czy jakiś przyczynek do zapewnienia większego bezpieczeństwa i należytego funkcjonowania naszych społeczności. Strażacy to jest bardzo ważna, jedna z najważniejszych jakby elementów, fundamentu, na którym samorząd lokalny funkcjonuje. Ja sobie osobiście, co podkreślałem wielokrotnie, nie wyobrażam funkcjonowania jednostek gminy, samorządu bez jednostek OSP, dlatego też cieszę się, że one są tak aktywne, że jest ich aż 10, że mogę na nich liczyć. No i będziemy robić wszystko, żeby i sprzętu, i przeszkoleń, i mundurów, i środków ochrony osobistej po prostu strażakom nie brakowało, bo to się w sposób absolutnie bezpośredni przekłada na lepsze funkcjonowanie i samorządu, bezpieczeństwo mieszkańców, jakby taki komfort tego, że obok nas są ludzie,
którzy zawsze mogą nam pomóc w najprzeróżniejszych zagrożeniach, bo przecież to nie tylko pożary, ale przecież świat się zmienia bardzo szybko. Jesteśmy na rubieżach nie tylko Rzeczpospolitej, ale Unii Europejskiej. Mamy przecież wiele zagrożeń najprzeróżniejszych, które się pewnie będą nasilać w mniejszym lub większym stopniu. I wtedy wszystkie oczy będą skierowane znowu na OSP, w związku z tym wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak właśnie było. W związku z tym oni będą musieli temu sprostać, oni chcą temu sprostać, to jest najważniejsze. Oni nie działają na rozkaz, oni działają z potrzeby serca. No i za to im wielkie dzięki się należą. Panowie, gratuluję takich wyników. Trzymam kciuki, żeby było coraz lepiej. Będę wam, jak tylko będę mógł, będę wam pomagał. Co oficjalnie potwierdzam swoją osobą tutaj. Dziękuję serdecznie za wszystkie rzeczy, które nam tutaj pomagacie jako Państwowej Straży Pożarnej. Nie tylko jako funkcjonariusz, nie tylko jako osoba, która być może przynajmniej ma coś tam do powiedzenia, ale po prostu jako zwykły człowiek, mieszkaniec i czasem gość Wielkopolszczyzny, a mieszkaniec Mielczyzny. Bardzo serdecznie mam to wszystko dziękuję. Drugi prezes Kazimierski w kilku słowach powiedział, że on sobie nie wyobraża po prostu tu funkcjonowania jako wód bez ochotniczych straży pożarnych. Wy musicie sobie uświadomić. Ja myślę, że to dla was też jest pewnym impulsem do dalszej pracy. Do dalszej aktywnej pracy. Pracy społecznikowskiej. I powiem tak. Temat apolityczności. Ja niejednokrotnie podkreślałem ten temat. Strażacy ubiorą się w mundury granatowe i nikt nie rozróżnia kolorów politycznych i tak powinno być. Zadaniem jest pomoc ludziom, a jeżeli mówimy o pomocy ludziom, to również w czasie, kiedy nie ma żadnego zagrożenia. Tworzenie dobrych relacji między ludźmi. Strażak społeczny. Każdy społecznik powinien się legitymizować tym dobrym duchem pomocy człowiekowi, a pomoc ludziom to nie tylko, kochani, żeby pomagać w jakiś wymierny sposób. To też również zabezpieczenie klimatu, dobrego współfunkcjonowania w środowisku. Komisja Wyborcza Zjazdu po zapoznaniu się z uchwałami Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie wyboru przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przedstawia do zatwierdzenia przez zjazd następujący skład zarządu oddziału gminnego. Piotr Kazimierski, Zbigniew Gruntkowski, Dariusz Balak, Łukasz Michalczuk, Mirosław Daciuk, Krzysztof Panasiuk, Henryk Zdanowski, Ryszard Jaszczuk, Jerzy Michaluk, Cezariusz Kowalczuk, Marcin Kozłowiec, Michał Kołkowicz, Tomasz Bieniek, Zygmunt Szabaciuk, Adam Bachonko, Agata Filipiuk, Marek Jóźwik, Ireneusz Bielecki, Przemysław Kalinka, Dariusz Włodarski, Piotr Tyszewski, Michał Dzięcioł, Sławomir Szafrański, Damian Goś, Tadeusz Kurowski, Zenon Zalewski, Wiesław Denisiuk i Daniel Sforczuk. Kto jest za tymi osobami do zarządu gminnego? Proszę o podniesienie mandatu. Dziękuję bardzo. Przegłosowanie. Kto jest przeciw? Nikt. Kto się wstrzymał? Nikt. Przegłosowanie domyślnie. Dziękuję w imieniu wszystkich za wybór. Dla mnie jest to wielkie wyróżnienie, ale też i determinacja do tego, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, organizować pracę zarządu oddziału gminnego, a przez to wszystkich waszych jednostek, jak najsprawniej. I jeszcze raz bardzo mocno chcę podkreślić, że sprawy idą w takim kierunku, jak sobie nie ukrywam wymarzyłem. Chodzi o to, żebyście wy czuli się jak najbardziej i niezakłócenie czuli się gospodarzami swoich jednostek, swoich strażnic. I tak będzie, jak wy zechcecie. Zechcecie być aktywni, to adekwatnie do waszej aktywności będziemy my, na ile nasze możliwości pozwolą samorząd gminny, was wspierać. Jeśli będziecie chwilowo z różnych względów, braku również młodych, którzy wyjeżdżają za chlebem, no niestety to jest dolegliwość wszystkich jednostek OSP w całym naszym kraju, mniej aktywni, to też nie znaczy, że będziemy się na was gniewać. Wszystko adekwatnie do waszych starań, waszych możliwości i potrzeb, które zgłosicie. Też będziemy starali się ten nacisk finansowy również kłaść, choć środki coraz mniejsze niestety, bo jesteśmy tutaj mocno tłamszeni, to nie ukrywam, że tak się dzieje. Będziemy
tamte środki finansowe angażować to, gdzie ta aktywność będzie większa i rozszerzająco traktować kompetencje straży. Chcę to podkreślić. Rozszerzająco. Nie ma imprezy w gminie Drelów, która nie wiązałaby się z Waszą współpracą z Wami. Wspaniałą współpracą, wzorową współpracą, którą sobie chwalę i bez Was naprawdę bym sobie w wielu wydarzeniach nie poradził. Dlatego korzystając z dzisiejszej okazji chciałbym Wam bardzo serdecznie za to podziękować.